Cześć, witam serdecznie wszystkich na kanale Śląski Kaznodzieja. Dzisiaj taka krótka wrzutka. Chciałem Was gorąco zaprosić do sprawdzenia, do zobaczenia filmu, który podaję w linku w opisie. Wczoraj zobaczyłem ten filmik przed wyjściem do pracy i po prostu doznałem szoku. Niesamowite wywarł na mnie wrażenie ten film, cały się trząsłem. I miliony myśli przeleciało przez moją głowę, czym ja tak właściwie się w tym życiu martwię i kim ja tak właściwie w tym życiu jestem. Szczerze powiedziawszy, tak w skrócie, jest to film, w którym pewien napastnik wyciąga kobietę z kościoła, grozi jej bronią, chce ją skrzywdzić i inny mężczyzna bezdomny, tak jest nazwany w filmie anglojęzycznym, bezdomny mężczyzna jako jedyny wyłamuje się z tłumu i próbuje ratować tą kobietę. Niestety podczas uratowania tej kobiety, bo udało mu się ją uwolnić, sam ginie i ginie ten napastnik. Wczoraj zadawałem sobie pytanie, co ja bym zrobił w takiej sytuacji. Czy ja mam na tyle odwagi, żeby dokonać takiego czynu? Jak bym się zachował, kiedy u boku była moja żona? Powiedzmy, jeżeli ty masz rodzinę, czy byłbyś w stanie zaryzykować swoje życie, mimo tego, że wiesz, że twoja rodzina może cię stracić? Miałem po prostu całe mnóstwo różnego rodzaju myśli. Siedziałem w aucie, analizowałem sobie ten cały filmik. Trząsłem się, naprawdę w środku się trząsłem. I zdałem sobie sprawę, jakie to jest wielkie poświęcenie oddać swoje jedyne tutaj ziemskie życie za kogoś innego. A Jezus przecież mówi, że nie ma większej miłości niż ta, kiedy oddajemy życie za swoich przyjaciół. I powiem wam, to nie wiem, kim był ten mężczyzna. No, on ratując tą kobietę wkładał sobie papierosa jeszcze w usta, więc on na pewno nie spodziewał się tego, że on z tej całej sytuacji się nie wyliże już. Ale wierzę i jestem przekonany, że Bóg takich ludzi od razu przyjmuje do siebie, do nieba, że oni mają carte blanche, że wszystkie grzechy, które oni mieli w ciągu swojego życia, niezależnie jakie ciężkie były, dokonując tak heroicznego czynu, to Bóg po prostu bierze ich pod swoją opiekę i od razu im daje raj. Bardzo gorąco Was zachęcam do zobaczenia tego filmu i jestem ciekaw, jakie są Wasze emocje po jego zobaczeniu. Dziękuję. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.